niektórzy pewnie teraz powiedzą, jak tak mogłeś zrobić, prawda? A ja uważam, że nic się nie stało, że kierowca się obudził i ja się wtedy obudziłem też, więc jest sprawiedliwie porówno 0-0 albo 1-1 i jedziemy dalej. Każdy sposób na przebudzenie się jest bezpieczny i wskazany. Każdemu polecam, wiadomo, cel uświęca środki. Pozdrawiam serdecznie. Lecę sobie w nocy o 3:00 i tak oglądam auta na tablecie. Zigzaga McQueena i Złomka, jak na polu traktory straszyli w nocy. Tak film nie pomaga, nie pomaga, mimo wszystko ta głowa opada. W końcu patrzę, ciężarówka stoi przy drodze, no jak to we Francji, nie? Zaparkowana. Tak zwolniłem do 50. Jak byłem w połowie naczepy, to klakson i dzida, nie? Słuchajcie, tylko patrzyłem w lusterka, czy koń się przypadkiem nie odpił od naczepy. No pompa jak cholera. Załatwiłem tak jeszcze 10 ciężarówek i bezpiecznie rozbawiony dojechałem do celu na rozładunek.